Politechnika Opolska wzbogaciła się w jeden z najnowocześniejszych sprzętów mierzących bioimpedancję elektryczną. Czyli tak naprawdę mierzymy skład ciała dzięki przepływowi prądu o niskim natężeniu, dzięki któremu będziemy w stanie określić, ile mamy, z jaką mamy zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, ile mamy wody w organizmie. No i możemy na bazie tego przeliczyć sobie, ile powinniśmy ćwiczyć, jak mamy umięśnione poszczególne części naszego ciała, ile powinniśmy spożywać pokarmu, ponieważ tam również mierzymy dobowe spożycie kalorii, a przy okazji dostajemy dobrą informację odnośnie tego, w jakim stanie jest nasz organizm. Czy organizm wymaga trochę więcej ćwiczeń fizycznych, czy trochę dokładniejszej diety. Z tego jest tak, że wymaga jednego i drugiego. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii uruchamia nową specjalność, która ładnie nazywa się trener personalny. No i właśnie to narzędzie będzie nam świetnie nadawało się do tego, żeby sprawdzać i oceniać chociażby efekty treningu. Przyszłam, ponieważ chciałam sprawdzić tak naprawdę, jak właśnie wygląda mój skład ciała. Byłam osobą, która bardzo aktywnie spędzała zawsze czas, a od roku, no niestety z przyczyn zdrowotnych i zawodowych nie jestem w stanie wykonywać żadnej aktywności. No i chciałam zobaczyć, jak to się zmieniło od tego czasu. Tak, wynik jak najbardziej właśnie potwierdził, że jednak widać, że więcej jest tkanki tłuszczowej. Jednak taki siedzący bardziej tryb życia się tutaj ukazuje. Tak, otrzymałam zalecenia, żeby 2 razy w tygodniu przynajmniej te pół godziny poświęcić na trening siłowy, taki wytrzymałościowy, żeby jednak tą tkankę mięśniową wzmocnić, która aktualnie jest dosyć osłabiona. Politechnika Opolska.